Jest przełom w głośnej sprawie Izabeli z Pszczyny, która zmarła z powodu sepsy wywołanej obumarciem płodu. Prokurator przedstawił trzem lekarzom pszczyńskiego szpitala powiatowego zarzuty popełnienia przestępstw polegających na narażeniu pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, umyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ponadto dwóch z nich, Andrzej P. i Michał M., usłyszało zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki. Przypomnijmy, 30-letnia Izabela zmarła dobę po tym, gdy trafiła do szpitala powiatowego w Pszczynie. Kobieta była w ciąży, a lekarze mieli mieć świadomość, że dziecko nie przeżyje porodu. Nie zdecydowali się jednak na przerwanie ciąży. Pokrzywdzeni są usatysfakcjonowani przebiegiem i rozwojem śledztwa. Fakt, że postawiono zarzuty wszystkim trzem lekarzom zaangażowanym w opiekę nad panią Izabelę, potwierdza de facto wszystkie zastrzeżenia, wszystkie zarzuty, jakie rodzina pani Izabeli formułowała od początku. Sprawa od początku wywołuje wiele emocji, a opinia publiczna łączy ją z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Śmierć młodej matki doprowadziła do fali protestów i kolejnej dyskusji nad bezpieczeństwem kobiet w ciąży. Na bazie doniesień medialnych do sprawy włączyła się Śląska Izba Lekarska w Katowicach, która wobec lekarzy prowadzi postępowanie dyscyplinarne. Ta sprawa jest bardzo trudna, bardzo delikatna, potrzebuje rzetelnego rozpatrzenia i nie będziemy tutaj wchodzić w politykę. Myślę, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rzetelnie oceni sprawę. Jeśli uzna, że lekarze popełnili przewinienie zawodowe, to skieruje ją do Okręgowego Sądu Lekarskiego. Lekarzom, którzy mieli doprowadzić do śmierci 30-letniej pacjentki, grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nikt z oskarżonych nie przyznał się do winy. Żaden z nich jak na razie nie złożył również w tej sprawie wyjaśnień.